Elo, elo, 3210, mówi do Was Star TV. Ostatnio zostały zakupione neony i Nessa. Przypomnę tylko, że neony, zarówno neony czerwone, bo tutaj w woreczku widzicie dwa neony są, chyba albo trzy czerwone, reszta neony i Nessa. Neony mają to do siebie, że lubią jak pływają w statkach, także pamiętajcie, że żeby w zbiorniku mieć, oczywiście mówimy tu o dużych zbiornikach, powyżej 100 litrów, żeby w zbiorniku mieć minimum tak 8-10, wtedy one trzymają się stabilnie i są wspaniałe. Jeśli na temat neonów, to będzie osobny film, ja Wam tylko powiem, że neony są o tyle wspaniałe, że nie brudzą tak jak głupiki. I teraz jeszcze jedna kwestia, jeśli chodzi o neony. Pamiętajcie, że jak przenosicie do teraz w okresie zimowym, tak jak dzisiaj czwartek jest na przykład 18 lutego 2021. Co prawda dzisiaj był ciepły dzień, można powiedzieć nie gorący, ale w słońcu nawet dobijało do plus 15, wszystko się, śnieg się nagle topi, ale pamiętajcie, ryby nie lubią zmian temperatur, mogą dostać paraliżu, w związku z tym warto jest włożyć taki woreczek do akwarium, do zbiornika, tak to mniej więcej wygląda u mnie i ja to 20 minut trzymam, później jeszcze nalewam szklanką ze zbiornika, do którego będą wlane rybki, trochę wody, żeby te pH się wyrównało. Bo tak jak już kiedyś mówiłem, nawet mierzenie pH niewiele daje. Tutaj teraz jest 6,6 pH, widzicie? 6,6 pH jest w zbiorniku. Niewiele daje mierzenie pH wody przyniesionej razem z rybkami, dlatego że te ryby są w stresie, wytwarzają dużo toksyn. Także nigdy nie dopasujemy tak, żeby było prawidłowo, ale zawsze warto taki woreczek włożyć, te pół godziny ryby sobie poczekają, nic się nie dzieje i bezstresowo je wpuścić i wtedy mamy już fajne statko. Pozdrawiam serdecznie, elo elo 3210, nie zapomnij suba kanału, jeśli macie jakieś tematy na temat rybek, jeśli jesteście początkującymi akwarystami, chętnie udzielę Wam odpowiedzi. A jeśli nie będę wiedział czegoś od razu, to się przygotuję i powiem Wam w następnym wejściu. Serdecznie Was pozdrawiam. Mówił do Was Star TV. Jeszcze Wam pokażę tylko na górze zbiornika, jak w głębka, jak tutaj się rozpanoszyła. Troszeczkę oczywiście rzęsa wodna też. I to tak sobie rośnie, też na rybku jest to bardzo dobre. Pozdrawiam Was serdecznie. CO2 dużo daje w odżywianiu, to jest gospodarka węglem. Chlorofil, przemiany, bardzo dobrze. Pozdrawiam jeszcze raz. Elo 3210. Siema! Jak macie coś, jakieś pytanie, to komentujcie. Żadne pytanie nie pozostanie u mnie na kanale bez odpowiedzi. Hej!